nikomu go nie oddam. Tak o swoim czworonożnym przyjacielu Protosie mówi aspirant Michał Woźnicki. Funkcjonariusz z owczarkiem niemieckim współpracuje od 7 lat. Pies niebawem przejdzie na zasłużoną emeryturę. W trakcie swojej służby wytropił wielu przestępców i uratował kilka osób. Na początku było ciężko, bo pierwsze dwa tygodnie na kursie no, były ciężkie. Pierwsze co, jak tylko go dostałem, wyciągłem z kojca, to mnie ugryzł. Jako z uwagi na to, że jest wyszkolony do bezwładniania osób, pościgi za niebezpiecznymi osobami. Przez kilka lat pracy między przewodnikiem a psem narodziła się szczególna więź. Po służbie Protos resztę swojego życia spędzi w domu swojego policyjnego opiekuna. Teraz policja szuka kolejnych chętnych, którzy chcieliby pracować jako przewodnicy. Najpierw jednak należy przejść podstawowe szkolenie zawodowe. Jak jest stanowisko, jest aprobata przełożonych, można iść na przewodnika psa służbowego i wtedy się idzie na, zależy jaką kategorię psa, na kurs w Sułkowicach, w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. W rejonie północnej Wielkopolski oprócz trzcianki policyjne psy pracują w komendach w Pile i Wągrowcu. Służba wiąże się z codzienną opieką nad psem. To funkcjonariusz dba o jego żywienie czy spacery. Praca przewodnika psa policyjnego przeznaczona jest dla osób, które zakorzenioną mają w sobie ogromną pasję oraz miłość do zwierząt. Policjanci, którzy zostają przewodnikami psów, muszą posiadać predyspozycje do pracy ze zwierzętami. Przewodnicy oraz ich psy wspólnie szkolą swoje umiejętności. Każdy, kto chciałby pracować w policji i zajmować się psami, może zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie bądź Komisariatu w Trzciance.